Witam w kolejnym odcinku z serii Stolarskie Triki z Ameryki. Dziś powiem Wam, jak nafrezować profile, czy ramiaki drzwiczek, czy drzwi, czy jakieś listwy profilowe, żeby nie powyrywać. Bo jeżeli Wam powyrywa na profilach, no to materiał jest zniszczony, a w najlepszym wypadku możecie to zaszpachlować. Jeden warunek. Nigdy, przenigdy nie róbcie tego, jeżeli nie macie posuwu, czy tam pociągu, jak to nazywają. I to dobrze jest, jak ten pociąg jest czterorolkowy, bo przy innym, zwłaszcza jak się frezuje duże profile, te rolki mogą nie utrzymać tego przy blacie w odpowiedniej pozycji i czasami frez to przesunie i po prostu wychodzi zły profil i źle to wygląda. Jak to się robi i dlaczego to się stosuje? Starzy stolarze, czy nawet młodsi zawodowcy to wiedzą, to się nazywa puszczanie od tyłu na frezarce. Na czym to polega? Tu wezmę frez taki duży, prosty, żeby to było dobrze widać to, co pokazuje. Załóżmy, że materiał idzie w tą stronę, a frez mamy ustawiony standardowo, bierze nam w tą stronę. I jak to się odbywa? Siły się tak rozkładają, siły skrawania, że od najmniejszej wartości do największej i tak na kolejnym zębie. To jest w miarę łatwo dla maszyny, ale jaki jest problem, że jak tu na weźmie troszeczkę nam bierze, to ten ząb bierze coraz bardziej i na końcu nam po prostu wyrwie. I na profilach często to wyrywa, czy na kanałkach, jak się kanałki frezuje, to też jest bardzo, bardzo uciążliwe, dlatego że zwłaszcza na jakimś zawiłym, sękatym materiale, dlatego że to jest za małe, żeby zaszpachlować, a za duże, żeby zostawić to bez robienia czegokolwiek, bez naprawienia. Dlatego puszcza to się od tyłu. Na czym to polega? Jeżeli przedtem frez był tak, to teraz przekręcamy frez w drugą stronę i zmieniamy obroty. I w takim układzie frez, siły się rozkładają na siły skrawania, że od największej wartości do najmniejszej. Od największej do najmniejszej. I tak cały czas, ale powoduje to, że te pierwsze ugryzienie jest zrobione perfekcyjnie i resztę ten frez wyrzuca. I przy takim ustawieniu wychodzi zawsze profil, jaki to by nie był, do czego by to nie był, wychodzi pięknie. Jakie to ma wady? Jak ktoś ma, wiadomo, ktoś nie ma pociągu, niech zapomni. W ogóle nawet niech nie próbuje. Ręcznie jakby chciał to zrobić od tyłu, zrobi sobie tylko krzywdę, niech nie próbuje. Jeden z moich znajomych założył szczotki różne tutaj dociskowe i próbował zrobić. Jak mu rzuciło listwo, to przeleciało przez cały warsztat i wybiło mu filą w drzwiach wejściowych. Także dobrze, że kogoś nie zabiło. Bez posuwu nie próbować. Druga sprawa, jak ktoś ma mały silnik na maszynie, wiadomo, że to jest dużo ciężej dla maszyny, bo ona musi najpierw ugryźć to od razu, całość co wybiera. Także to jest ten problem też. Jak za słaby pociąg, to jest też problem. Ale dla wszystkich, którzy po prostu mają przemysłowe maszyny, profesjonalne, trzyrolkowe. Na trzyrolkowym da się to robić, robiłem to nieraz. Nieraz przesunie frez, potrafi przy dużym profilu przesunąć to listwę i po prostu ten profil wtedy zniszczony i dany kawałek listwy trzeba wyciąć, jest po prostu złą. Na czterorolkowym wychodzi to perfekcyjnie przy dużym posuwie. Czy to wychodzi wolniej czy szybciej niż normalnie? Wychodzi tak samo. Jak mówię, podejrzewam, że jak to się wszystko ustawi przy tej maszynie, to prędzej by padł ten, co wrzuca te listwy z tamtej strony, niż ta maszyna, dlatego że ona ma dużą moc. To jest przemysłowa maszyna i potrafi tego setki metrów, jak nie kilometrów w ciągu dnia przerzucić. Także mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem.
w tym problemie, bo to jest problem, bynajmniej był dla mnie na początku mojej drogi, kiedy miałem kilka listew, kupiłem parę desek i miałem wymierzone od początku do końca, że nie mogę nic zmarnować. Zachwycony puściłem te listy, te deski, że frezuje się, patrzę i o mój Boże. No właśnie. I mówię, to nie jest ważne, czy to prosty kanał robicie, czy wzorki, profile, czy jakieś listwy profilowe. Będzie to dobrze. Tylko warunek zachować ostrożność i odpowiedni sprzęt. To tyle na dzisiaj. Chciałem podziękować za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście dajcie lajka. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia.